Cześć, witamy Was bardzo serdecznie. Witamy Was z miasteczka Selczuk. Zatrzymaliśmy się w takim niezbyt urokliwym miejscu, ale plan był troszeczkę inny. Szukaliśmy miejscówki po nocy, no i znaleźliśmy taką na Park for Night. Wjechaliśmy tam wysoko na te wzgórza. Tak nas wykołował Park for Night, tyle strachu się najedliśmy. Krążyliśmy po tych górkach, za tą małą górką jest jeszcze jedna, taka wyższa. Wszystko, 5 gwiazdek. Było tylko napisane, że jest trudny dojazd, ale ja Wam powiem, to był dojazd tylko dla samochodów 4x4. Tyłowałem z 500 metrów albo i z kilometr, żeby wyjechać stamtąd. No i tak trafiliśmy tutaj już. Droga była bardzo stroma. Dojechaliśmy prawie na miejsce, ale ostatni odcinek to był po prostu pionowo pod górę. O. Zakręt 90 stopni i pokryty takimi głazami, że już nie ryzykowaliśmy. Także koordynaty pojawią się tutaj, żebyście nie korzystali. Zostawimy też oczywiście komentarz na Park for Night, żeby się nikt tam nie naciął. Za mną rozpościera się piękny widok na miasto Selczuk. Ale my tam na razie nie jedziemy. Jedziemy do najlepiej zachowanego, starożytnego miasta w basenie Morza Śródziemnego, czyli do Efezu, kochani. Także lecimy, póki jest słońce, bo te starożytne ruiny najlepiej oczywiście podziwiać w pięknej pogodzie, przy błękitnym niebie i słońcu. Także... A dzisiaj ma być 21, a słyszeliśmy, że w Polsce minus 7, minus 10. Także przesyłamy Wam trochę tego pięknego tureckiego słońca. Do starożytnego Efezu prowadzą dwie bramy. Jedna jest na górze, druga jest na dole. My jedziemy do tej na dole, południowej, żeby zwiedzać wszystko chronologicznie. A propos tego wczorajszego dojazdu na tą miejscówkę z Park for Night, to już pomijam fakt, że no, dojazd był tragiczny, to najgorzej mi szkoda naszego ciapka, ponieważ sprzęgło tak dostało pod dupie, że tak brzydko powiem, że śmierdziało nam jeszcze jak dojechaliśmy na nocleg na tą górkę. Thank you. Bilet trochę trzeba zabulić, 700 lir od osoby, ale myślę, że warto, żeby przespacerować się tymi uliczkami, po których przechadzał się Heraklit, święty Paweł, czy też święty Jan Ewangelista. Spacerujemy sobie właśnie po Agorze, centrum polityczne miasta. Tutaj ludzie się spotykali, rozmawiali na różne bieżące tematy, a za mną znajduje się Odeon. Tam właśnie głosowano nad różnymi ustawami, uchwałami, no ale o tym chyba nie będziemy się rozwodzić na kanale Terasfera, ponieważ wystarczająco polityki już macie w polskiej telewizji. Niesamowite jest to, że możemy sobie wszędzie wejść, poczuć tą atmosferę. Idąc tutaj tymi korytarzami otoczonymi marmurowymi ścianami, czujemy chłód. No i teraz już wiemy, dlaczego to miasto zostało w całości zbudowane z tego właśnie materiału. I w gorące dni można było się rozkoszować niższą temperaturą w budynkach. Miasto założyli Grecy w X wieku przed naszą erą i właśnie to za ich panowania żył tutaj Heraklit. Głównym elementem jego filozofii była koncepcja zmiany i to z jego ust padły słowa niepodobna wejść dwa razy do tej samej rzeki. Do tego też nawiązuje mój tatuaż, który w dosłownym tłumaczeniu znaczy to wszystko przeminie, czyli jest to o zmianie i o przemijaniu. Idziemy teraz ulicą Tarasową. Marmur, stopy ślizgają się po tym marmurze. Niesamowite to jest, że ona cały czas jeszcze istnieje od tylu set lat. A ulica Tarasowa, ponieważ po obydwu stronach znajdowały się domy tarasowe, w których mieszkali... bardzo bogaci mieszkańcy Efezu.
nie każdy mógł sobie pozwolić, żeby tu żyć. W ciągu lata siadali sobie na tarasach, biesiadowali, spędzali wspólnie czas. Pewnie pili wino, także wyobraźcie sobie na tych tarasach tutaj z boku, jak mieszkańcy w upalne dni siadają, jedzą winogronka i piją winko. My też byśmy tak chcieli, nie? Tak. Przechodząc przez bramę Herkulesa, wchodzimy w strefę, gdzie sprzedawali jedne z najdroższych rzeczy. Jubilerzy, złotnicy mieli tutaj swoje sklepy, pięknie udekorowane. Jak widzicie, przy każdym sklepie była kolumna, były jakieś posągi. No, miejsce to też tętniło po prostu życiem. No. Monia, ale tutaj to ja muszę troszeczkę sobie posiedzieć i odpocząć. Jest to fontanna Trajana. Trajan to jest mój ulubiony władca rzymski. Została wybudowana w latach 102-114 naszej ery. Kiedyś miała wysokość 2 pięter, piękne fasady, posągi, bordowy kolor, złote zdobienia. No, musiała wyglądać po prostu imponująco. Jest to największa fontanna w Efezie. Szkoda tylko, że posąg naturalnej wielkości Trajana zniknął. Bym wiedział mniej więcej, jaką miał wysokość. Wydaje mi się, że posągi z tej fontanny w tej chwili są wystawione w Efeskim Muzeum, które znajduje się w miasteczku Selczuk. Może tam zajrzymy później. Warto przyjść do łaźni Warusa. Rzymianie uwielbiali spędzać w nich czas. No ale Monika, musimy już powoli zacząć szukać jakiejś łazienki, bo ja muszę iść do toalety. Latryny! Mi się podoba, że możemy wszędzie wejść, praktycznie wszędzie. Jeszcze bardziej czujemy ten klimat, czujemy się jak Rzymianie. Ja już powoli czuję się jak taki Warus, a ty? Nie, ja się czuję jak Afrodyta. Znaczy, no tak, no nie możesz się czuć jak Warus. Chyba gdzieś tutaj są, tak mi się wydaje, Monia, wiesz? Łaźnie, latryny. Latrynki. Oj, nawet woda jest, ale czad. No to na chwilkę muszę was opuścić, bo muszę skorzystać z toalety. A, taka trochę prymitywna, ale w pewien sposób bardzo innowacyjna. Znalazłem swoją muszlę klozetową z literką P. Ja znalazłam. No dobra, ty. Z tej możesz skorzystać. Jest tu taka jakby fosa dookoła, więc jak tam sobie wszystko spadało i odpływało, nie wiem gdzie. Woda bieżąca pod spodem płynęła wokół całego tutaj budyneczku, a jest on zacny, a dupkę można było sobie umyć chyba tu. Jeżeli chodzi o rzymskie toalety, to wcale one nie były takie bezpieczne. Często dochodziło do wybuchów. Ponieważ to wszystko, jak tam się gotowało, jak była wysoka temperatura, te gazy się ulatniały. No i gdzieś tam jakiś samozapłon i to wszystko tam sobie leciało w powietrze. To podobnie jak z toaletą w kamperze. Jak się jeździ po wysokich górach, to później też wybucha. No właśnie, no to trzeba uważać. Pamiętasz w Andorze? Pamiętam w Andorze. A wy pamiętacie? Za mną znajduje się najpiękniejszy budynek Efezu z czasów rzymskich. Jest to Biblioteka Celsjusza. Po śmierci namiestnika Efezu, jego syn w 106 roku wybudował mu pomnik nagrobny w postaci właśnie tej biblioteki. Była to trzecia co do wielkości biblioteka w starożytnym świecie. Słyszeliśmy, że wszyscy jej zazdrościli, a szczególnie Kleopatra. Te posągi 4 kobiet umieszczone na fasadzie biblioteki nie były bez znaczenia. Symbolizowały one 4 cnoty Efezu. Wiedzę, inteligencję, czystość myśli i mądrość.
tak oto tymi pięknymi ulicami Efezu trafiliśmy do największego amfiteatru na świeżym powietrzu na świecie. Jedna rzecz jest niesamowita. Wyobraźcie sobie, że w tym amfiteatrze swoje kazania wygłaszał święty Paweł. No jak w tych okolicach był święty Paweł, to pewnie gdzieś się tutaj krzątał i Jan apostoł ewangelista. A jak był Jan, to po śmierci Jezusa pewnie była tutaj w okolicy też Maryja. Ciekawe, czy znajdziemy jej dom. Tą piękną ulicą, tą promenadą można się było dostać bezpośrednio do portu. Tak, wyobraźcie sobie, że kiedyś Efes leżał nad portem. Teraz do linii brzegowej mamy 8 km, a kiedyś dopływały tutaj statki. Jednak rzeki tak zamuliły cały port, mimo tego, że był on wielokrotnie oczyszczany, to i tak miasto upadło. Przestały docierać statki, zamarł handel, ludzie zaczęli się wyprowadzać i Efes umarł. Efes upadł, my też już padamy. Można się tu nachodzić, jest spory teren. No i dzięki temu, że wszystko się tak pięknie zachowało, możemy to wszystko podziwiać w tym jednym miejscu. No. Myślę, że cena jest adekwatna do tego, co można zobaczyć. Co jeżeli... można doświadczyć, co można przeżyć. Polecamy to miejsce w 100%. No, tam były łaźnie portowe, latryny, a tam był hipodrom. No, dużo tego jest tutaj. Moglibyśmy chodzić cały dzień. Miał swoją latrynę, a ja znalazłam swoją kolumnę, a raczej jej część z wyrytą literką M, jak Monika. Nie samą wodą człowiek żyje, musimy coś zjeść. Nie samą historią bym mógł nawet powiedzieć. Zanim zabierzemy Was w kolejne miejsce, szybko musimy coś przekąsić. Jemy tu na parkingu, za który zapłaciliśmy niemałe pieniądze, bo aż 150 lir. No, rozmawialiśmy tutaj ze Szwajcarem. Tak się przeraził tą cenę, że się wkurzył i pojechał zaparkować na ulicę. Powiedział, że nie będzie tyle płacił, bo podróżuje dosyć długo po Turcji i średnia cena parkingu to jest 30-50 lir. 50 już jest dużo. No, my byliśmy na to przygotowani już psychicznie, bo czytaliśmy, że właśnie za ten parking sobie tak dużo życzą. Trzeba zabulić. Ale warto i tak, jesteśmy tak szczęśliwi, a tak głodni, że zabieramy się do żarełka. Pamiętacie te czerwone wielkie rzodkiewki? No właśnie ta w środku nie jest czerwona, była czerwona na zewnątrz, ale ją robię z solą i z octem jabłkowym. I do tego ser pleśniowy. I do tego ser pleśniowy. Uwielbiam ocet jabłkowy. No ja coś wiem na ten temat. Monika je ocet jabłkowy ze wszystkim. Pije. Z gwintem. Dlatego jestem taka smukła. A ty, Paweł, co tu masz? Jogurt? Probiotyk? No, probiotyk i jogurt. Też jestem smukły to. I winogronka. Paweł na słodko, jak zwykle. Bananik i trochę miodu oczywiście. Monika, ty tak chrupiesz rzodkiewkę, że cię chyba na całym parkingu słychać. Jest przepyszna. Mamy problem z wentylatorem. Coś tutaj nam obciera. Próbowałem obniżyć cały wiatrak, żeby tam nie dotykał do tej nóżki, o tej tu, ale nic to nie daje. Jak ktoś z Was miał podobny problem, to dajcie znać w komentarzach, jak to rozwiązaliście, bo nie wiem, jak do tego podejść, nie wiem, jak ten mechanizm działa w ogóle. Także proszę o poradę. Droga nie wygląda na łatwą. Jesteśmy w tym miejscu. Będziemy jechali przez góry. Tutaj gdzieś znajduje się dom Marii. Tu mamy sel Czelczuk. Także no, ale jakoś przejedziemy. Gotowa? Gotowa. Na przejażdżkę? Po górach? Wiesz, tak, że będziemy jechali po górach? Patrzę, że tutaj stoi bryczka. Jeżeli ktoś po prostu wróci, wyjdzie drugą bramą, no to można sobie podjechać na parking przy tej pierwszej bramie, którą wszedł, bryczką albo taksówką. Wyjechaliśmy na miejsce. Spektakularna tarasa. Troszkę wymagająca, ale nie aż tak bardzo. Jest tu tak cichutko, że nic nie słychać.
Parking otacza las, no jest przepięknie. Koszt parkingu 70 lir, a wejście 250 od osoby. Idziemy teraz do domu, w którym spędziła swoje ostatnie lata na ziemi Maria, Matka Jezusa Chrystusa. Są zapiski na temat tego, że Maryja przybyła do Efezu wraz ze świętym Janem. Dokładnie. I prawdopodobnie właśnie w tym domu za nami spędziła swoje ostatnie lata na ziemi. Miejsce to zostało odkryte w 1891 roku po widzeniach siostry zakonnej, niemieckiej siostry zakonnej Kataryny Emmerich, która dokładnie opisała właśnie to miejsce. Przybyła tutaj ekipa archeologów i odkryli dom, który zgadzał się dokładnie z opisem widzeń siostry zakonnej. Niestety, jeżeli chcecie zobaczyć ten dom w środku, to musicie tu przyjechać, bo nie można nagrywać ani robić zdjęć. Mimo, że nie ma twardych dowodów na to, że Maria mieszkała w tym miejscu, zostało ono odwiedzone przez kilku papieży. Był tutaj Franciszek, był Benedykt, był również nasz święty Jan Paweł II. Więc wydaje mi się, że coś w tym chyba jest, w tej całej historii. Było cicho i spokojnie, dopóki nie zjechały się autobusy z turystami. No właśnie. Mnóstwo busów i miejsce straciło swój urok. Naprawdę, szczerze. A ja się pytam, za jakie grzechy pod tą górę? Za jakieś tam właśnie grzechy. To nie koniec chrześcijańskich akcentów w muzułmańskiej Turcji. Zostańcie z nami. Zaparkowałem na tej ulicy, ponieważ przed samym wejściem do miejsca, do którego was zabieramy, trzeba zapłacić 70 lir. Niby niedużo, ale suma summarum 3-4 parkingi i by wyszło trochę, nie? No, zbiera się. Zbiera się. Są tanie tutaj te atrakcje. Przyjechaliśmy do Bazyliki Świętego Jana, którą wybudował w 535 roku cesarz Justynian. Niestety w tej chwili zostały tylko, nawet ciężko to nazwać ruiny, bo została ona zburzona, więc zostały gruzy po niej i w tej chwili jest to wszystko w trakcie odbudowy. Ale bilet, żeby tam wejść, kosztuje 130 lir. No i także kolejny parking, także no... No nie będziemy wchodzili. Odpuszczamy. Mamy jeszcze całą Turcję do zwiedzania. Że odpuścimy sobie. Taką ciekawostkę wam tylko chciałem powiedzieć i dlatego chcieliśmy was tutaj zabrać, że prawdopodobnie według niektórych faktów historycznych w tej katedrze był pochowany święty Jan Apostoł Ewangelista. I prawdopodobnie właśnie w Efes napisał Apokalipsę. Ja mówię, są różne źródła historyczne, ale bardzo dużo wskazuje na to, że właśnie to wszystko stało się w Efes. Jeszcze lepiej, okazuje się, że za vana musielibyśmy zapłacić 150 lir, bo 70 kosztuje samochód osobowy. Moja to jest dla mnie porcja? Tak. No waży 10 kilo. Jak nie ma, to źle. Jak jest, to za dużo. No nie dogodzi po prostu. Muszę wam powiedzieć, że turecki kurczak jest przepyszne mięsko, przepyszne. Cały czas nam chodzi po głowie, czy nie zostać tutaj na noc, bo naprawdę jest tu spoko miejscóweczka. Nic tu nie jeździ, boczna uliczka, mamy ładny widok na miasto, tam na twierdzę, także nie wiem, zastanawiamy się cały czas. Decyzja podjęta, zostajemy. Zostajemy, jesteśmy za bardzo zmęczeni, nie chcemy ryzykować, żeby znowu jeździć po jakimś trudnym terenie. Dokładnie, naraz gdzieś się ruszać nie ma sensu. Podsumujemy szybko, ile wydaliśmy kasy na te wszystkie atrakcje. Podsumowując te wszystkie dzisiejsze atrakcje, wydaliśmy 2120 lir, czyli jakieś 295 zł, a zaoszczędziliśmy 57 zł, bo nie płaciliśmy za tutejszy parking,
No i nie zwiedzaliśmy bazyliki. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie, czy to dużo, czy to mało, czy było warto. Naszym zdaniem Efes zwiedzilibyśmy nawet, jeżeli by to kosztowało jeszcze więcej. Moim marzeniem było zwiedzić Turcję Egejską i cieszę się, że dopisuje nam ciągle pogoda, mimo że już jest koniec listopada i że możemy po prostu no, tą część Turcji jeszcze zwiedzić. Także my idziemy odpoczywać, a z Wami już będziemy się powoli żegnać. Dajcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz i do zobaczenia w następnym filmie. Miłego wieczorku, trzymajcie się, hej! Hej!